Cześć, witam Cię prezentralnie, kłaniam się bardzo gorąco, hejka. Jest dzisiaj ze mną gotowanie w NL, gdyż tak nazywa się prawidłowo Twój kanał, prawda? Miło, naprawdę mi jest miło, że zaprosiliście mnie, tylko zdajecie sobie sprawę, że moim celem jest pokazanie przyszłym youtuberom, jak i również widzom, że kręcenie takiego kanału jest całkowicie inne niż tworzenie reportaży czy wywiadów, w których powtórki to tak znienacka, jedna, dwie. Na waszym kanale, jak na tą chwilę widać, jest bardzo dużo powtórek, dużo przejść, dużo zabawnych sytuacji, ale zaczniemy od ciebie. Pierwsze pytanie, czy wyrażasz zgodę na publikację materiału na YouTubie i innych platformach społecznych? Tak, nie ma problemu. Czyli pozwalasz również na okazanie twojego wizerunku, który pięknie wygląda u nas na kamerę. Fajnie. Okej, pierwsze pytanie, twoje imię. Monika. Monika, skąd się wzięło u ciebie, a również u twojego partnera, który jest w większości operatorem, skąd się wzięło taka zajawka na gotowanie? Znaczy, ogólnie zawsze się interesowałam gotowaniem. Najbardziej właśnie z pieczeniem ciast i w ogóle. I Łukasz padł na taki pomysł, żeby założyć kanał. I właśnie wymyślił, że coś takiego jak gotowanie w NL. Gotowanie dlatego, że jest kanał o gotowaniu, a w NL dlatego, że jesteśmy w Holandii, nie? Powiedz mi, czy masz pojęcie o gotowaniu? Znaczy, zależy co. Zależy co. I zależy gdzie. Okej. Okay, znaczy, jeżeli na przykład powiedzmy bardziej polskie. Bardziej polskie dania czy polskie ciasta, a jeżeli na przykład jak teraz robimy holenderskie właśnie pączki, to czasami właśnie mam problem w tym, ale mam nadzieję, że ogólnie wyjdzie, no bo wszystkie ciasta mi wychodzą, więc chyba powinno być okej. Chyba powinno być okej. Jak długo już jesteście w Holandii? Dwa lata. A jak długo macie kanał? Też jakoś, nie wiem, może pół... Znaczy w sumie ogólnie tak już FSFest założyliśmy, zajęliśmy się tym kanałem rok temu. Teraz właśnie wywalentniki będą urodziny kanału. Urodziny kanału i w dodatku Dzień Zakochanych. Tak. Czyli w Dniu Zakochanych stwierdziliście, nagrywamy. Powiedz mi, planujecie dalej rozwijać ten kanał, przenieść się na większą kuchnię może, czy spróbować, nie wiem, w jakiejś restauracji coś ugotować dla widzów, czy tylko pielesze domowe? Znaczy ogólnie tak planujemy, jak się właściwie udawać, nie chcemy rozwinąć kanał i planujemy kupić tutaj w Holandii dom i właśnie będziemy mieć wtedy większą kuchnię i też większe będą możliwości, bo mamy taki plan, że robić różne dania. Ja ogólnie bym wolała bardziej w ciastach, ale Łukasz chce na przykład różne dania i taki catering zrobić. Rozumiem. Na zamówienia i w ogóle. Czy będziecie się wstydzić waszych wpadek na planie, które zostaną ujawnione przeze mnie? Nie. I ogólnie taki mamy plan też, że myślimy na tym, żeby założyć właśnie własny lokal, nie? Ale najpierw, żeby zbierać trochę klientów i w ogóle dlatego stwierdziliśmy, że też właśnie to był ten pomysł z tym kanałem, żeby po prostu mieć swoich fanów i wtedy będziemy mieć tych klientów na przykład do restauracji czy na przykład do zamówień, nie? Czyli widzicie, jest taka opcja, że najzwyczajniej w świecie niedługo będziecie mogli zamawiać to, co będą gotować, prawda? Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak to się stało, że zaczęliście gotować holenderskie dania, gdy jesteście z Polski, więc bardziej w głowach macie polskie dania, tak? Skąd się to wzięło, że choć pójdziemy w kierunku też holenderskich dań? Właśnie, bo my często lubimy chodzić po lokalach, no nie? I właśnie często było tak, że oni mają takie bardzo dobre jedzenie i mają właśnie takie lekkie, a ja z racji choroby na przykład, to ja nie mogę ciężkich rzeczy zbytnio. Więc ogólnie też posmakowałem w ogóle te dania, mi się bardzo podoba, że są takie lekkie, że na przykład jak zjesz, to człowiek wiadomo, że nie jest taki ciężki w ogóle, nie? I też ogólnie właśnie oni mają tutaj, jak są święta, taki sezon świąteczny, to właśnie takie budki z tymi pączkami i z Łukaszem z trupu kupiliśmy na próbę i bardzo nam posmakowały się. Dlatego dzisiaj to robicie. Tak, dlatego dzisiaj to robimy. Na koniec tego krótkiego wywiadu, jeśli byś miała opcję zaprosić jakiegoś kucharza, kogo byś zaprosiła? No Jezu, nie wiem. Myślałam o Magdę Gessler.
A więc hashtagujemy dla Magdy Gessler i być może Magda Gessler ich odwiedzi. Dzięki serdecznie za ten krótki wywiadzik. Ja nadal będę podglądał, jakby tam tworzycie, a następnie ujawnimy to, ile trzeba pracy włożyć, żeby nagrać jeden odcinek, ile jest pomyłek i w ogóle. Ale... A następnie to ja będę degustował, a więc to na kanale Gotuj w NL, jak i również na kanale Camilio OG. Będziecie mogli zobaczyć i wysłuchać mojej recenzji na temat tego, co zostało zrobione. Mogę tylko na koniec powiedzieć, że specjalnie dla mnie została zrobiona druga porcja, która jest z orzechami, gdyż ja nie znoszę rodzynek. Dlatego zrobiliście też małą porcję taką z orzechami. Powiem Ci tak, że ja też nie lubię rodzynek. A więc? Znaczy, nie lubię rodzynek. Klesik. Nie lubimy rodzynek, zjemy tak, z orzechami. Znaczy, ja nie lubię rodzynek, ale jak na przykład właśnie identyczne pączki, które my teraz robimy z rodzynkami, byliśmy w Lidlu i wzięłam na próbę sobie Łukaszowi. I mi bardzo posmakowały właśnie, i one były właśnie z rodzynkami, mi posmakowały, więc stwierdziłam, że mi chyba te też posmakują, nie? Ale na wszelki wypadek eksperyment naukowy jest stworzony. Kogo byś chciała zaprosić, kogo byś chciała pozdrowić na koniec? No nie wiem, ale ogólnie wszystkich moich fanów, o wszystkich, którzy na przykład komentują mój kanał, subskrybują, lajkują, właśnie tych najbardziej tak pozdrawiam. Hejterów też? Hejterów to nie. Dzięki, ale zdarzają się hejterzy. Dzięki serdeczne za tą fajną rozmowę. I oczywiście słyszymy, widzimy się później na Making Offie z Gotuj w NL wraz z Camilio OG. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Shock NL oraz Gotowanie w NL. Dzięki, nara.